Siema, siema, siemaneczko wszystkim, z tej strony Kamikaze i dobiegłem do Alistera. Naciskamy na niego. Przyniosłem ci cukier. O, cukier, słodziutki cukier. Tego potrzebujemy. Mój sekretny przepis zmieni go w pieprzone, płynne złoto. Ale nie myśl, że możesz tu węszyć, bo przyniosłeś nam cukier. Tu jeszcze można, ale nie wtykaj nosa do pokoju, berbelucha, jasne? Ugotuję twoje jaja w rumie, jeśli cię tam złapię. W czym tkwi sekret? Gotowanie tej potrawy to prawdziwa sztuka. Nie przyrządzisz jej w jedno popołudnie. Chyba że chcesz, żeby garnek pierdolnął ci w ryja. Może i mógłbym zdradzić ci mój sekret. Pod warunkiem, że mi to wynagrodzisz. Ile będzie mnie to kosztowało? Niech będzie 1000 sztuk złota. Dobra, co teraz tu mamy? Zostań piratem. Zaimponować. To jestem tutaj. Masz czelność mnie okradać? Walczymy z Alistarem, ojej. Załadujemy sobie HP troszkę. Badaj, będę jedna. Nie zagniewanie. I jeszcze załadujemy HP. Trwa 50. Pomóż ci wstać zagniewanie, okej. Teraz pewnie do karczmy będziemy musieli iść albo gdzieś wyżej. Dawna tu jesteś? Tak. Mieszkam tu od czasów, kiedy handel rumem dopiero się rozwijał. A ty? Co chcesz zrobić? Zamierzam przyłączyć się do kapitana Stalowobrodego. Więc potrzebujesz małpki. Jest niezbędna piratowi. Po co mi małpka? Żeby zarobić. Może wkradać się do cudzych domów i zgarniać cenne przedmioty. Na kobietach też zrobi wrażenie. One lubią małpie pieszczoty. Jeśli chcesz, pokażę ci, jak wytresować małpkę. Mam w rękawie jeszcze kilka asów. Naucz mnie paru sztuczek. Jakich sztuczek? Co on tu, o nie, do 1000 ma. Dobra, powrót. Masz jakieś towary, na które można rzucić okiem? Mamy lepsze. O, nie mamy spodni. Dobra, mamy lepsze. Zastraszenie, złotousty. Może się sprzedać. Dobra, okej. Koniec. I przedmioty, co my tu mamy? Ej, no przepłaciliśmy, nie? Mieliśmy, ale nie założone. Kluczyków nie mamy. Pierścień mamy. Coś jeszcze? To nic. O, twardy kokos jakiś. Niech będzie. Dobra.
Czekajcie, my musimy iść do tawerny w ogóle. Jep. Ale mi HP spadło. O. O, 10 punktów jakieś. Drink first room, o. Wracaj do pracy! Ty leniwy pijaku! Oto twoje złoto, piracie. O. Co z rumem dla Stalowobrodego? Dokładnie. Mamy wodę i cukier. Teraz jestem szczęśliwy. Sam porozmawiam z tym starym dupkiem. Nauczysz mnie czegoś? Czego? Jak wydłużyć działanie środków przeciwbólowych, a może sposoby zastraszenia ludzi. Nic, wszystko drogo. Koniec. Ile mamy? 361 złota. Teraz co mamy do zrobienia? Aha, żeby pogadali jeszcze. Stala w obrocie już tu czeka. Tam jest Patty. Wreszcie wypełzłeś ze swojej nory, świniojebco. Tylko po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie jesteś trzeźwy, zapijaczony dupku. Chcę tylko dwie skrzynie i nie dam ci za nie więcej niż 7, jasne? Więc chcesz mnie okraść? 5 za 4. To raczej ty chcesz mnie okraść. 8 za 3. 8 za 3? Walcz się. 7 za 3. Stary dziwkarz. Amator chłopców pokładowych. Zgoda, niech będzie. 7 za 3. Jakie zjebane, nie? Kurwa, co to miało być w ogóle? Co, gdzie oni poszli? Mam iść do niego? Oj, bo jeszcze spadnę. Ja sobie to zapiszę. Mam coś, po czym zmienisz o mnie zdanie. Mam coś, po czym zmienisz o mnie zdanie. Berbeluch da ci twój rum. Teraz mówisz do rzeczy. Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? Niech pomyślę. Moja Patty cię lubi, ale mnie się to nie podoba. Nie boisz się utknąć? Pamiętaj o rumie. Ach tak, i rum. Jak brzmi decyzja? Wciąż nie wystarcza, co? Będziemy tu jakiś czas. Zaskocz mnie, chłopcze. Pozytywnie. Czym, kolego, czym? Ta. Jeśli domu zaimponować. Jeszcze musimy iść po lusterko do tawerny. Ale to tawerny chyba od góry będziemy badać. Coś mi się tu poświeciło. Skrzynia. O. Zapasy jedzenia. Dobrze. O. To może być interesujące. Co się pilota? Obudził się następnego dnia na kacu bez prawego buta. Ponieważ nic nie pamiętał, szukał go przez wiele dni, lecz bezskutecznie. Kiedy pozostały lewy but jest podobno przeklęty. To pewnie brednia, ale...
O, jakiś nowy bucik. O. Zbieramy jakieś fanty. Skrzynia, co tu mamy? 10 sztuk złota, perła i zapasy, dobra. O! Co ty kurwa wyprawiasz? Nic, zamknij pysk. I śpi. Ahoj, przystojniaku. Ahoj. Już przyjemność? Jak dotąd nie. A no cóż, jeśli nie jesteś w nastroju, by to naprawić. Może później. Mamy to lusterko przeszukać, nie? I znaleźć. Jakaś skrzynia. Grog, zapas żywności i złoto. Teraz inwentarz. Przedmioty. Grog sobie damy tutaj, a krwawą mary damy tutaj. Elegancko. Głupiec! Koniec tych wygłupów! Masz szczelność mnie okradać? Co jest, kurwa, co jest? Nie możesz tak kaleczyć, kolego. Z HP nie nadążą. A daj. Kurde, zamknięte. Jakąś misję mamy, srebrny kieliszek. Tu druga skrzynia. Jakiś eliksir. Nie możemy spać w łóżku. A? Może jednak? O, srebrny kielich kolejny. Elegancko. Chodzisz na chwilkę, tak? Tak, na chwilkę. Co ja niby wiem o ważeniu na... Co ty kurwa wyprawiasz? Nie, co kradam cię kurwa. Nie widzisz? Co ja niby wiem o ważeniu napojów? Nic, ale alkohol zawsze leży obok. Przeważnie. Czekajcie, czy coś nie ma? Nie ma nic. A tutaj? Nie no, bo gdzieś to lusterko jest, nie? Teraz pytanie, gdzie? Oj, tu coś jest? O, jakiś kapelusz. Trzy. O. Elegancko, teraz jak pirat wyglądamy. Piwo. Padasz na chwilkę, tak? O, samorodek, naboje. Masz czelność mnie okradać? Tak. Jestem prawdziwym piratem. Czego ty się spodziewałeś, kolego? Czego? Powiedz mi. Giń, niewiarny, giń. Giń, słabe uszu. I jeszcze chwałę zarobiliśmy. Tu coś masz? Nie ma. Dobra. Idziemy dalej. Kolejny zagniewany, trudno. Nie dał się dać okraść. Masz czelność mnie okradać? Yeah. Jak mnie przefasoli. Torba z nabojami. Łóżko.
jakaś krawka. Tu coś jest? Nie ma nic. Co, nie wyjdziemy? Hej, kto cię tu zapraszał? Nikt, sam wpadłem. Masz coś, ziomuś? Muszę poszukać w karigłańskiej tawernie. No kurde, byliśmy tam przed chwilą. Kolejny co ma zagniewanie. Temu już przeszło. Jeszcze nic nie imu. A skrzynia też nie zbiera. Tak? Dobra, spieprzaj. Tak we dwóch wpadli. Hej, to cię tu zapraszam. I tu musi być do góry, nie? Przecież tak nie może się skończyć. Lala. Iść z ciebie, co? Lewy but. Antiguły. Tu do góry to daj do niego wchodzimy. Jest skrzynia pusta, tam nie wyjdziemy. Chyba to już jest koniec. Ale niemożliwe, bo się kosta nie zaliczyło. Spróbuj tego ze mną, a będą kłopoty. Wyroś się! Masz czelność okradać mnie? Ryba lucho? Tak. Ale jeszcze chęć się dołączył. Na niego! Teraz powinno być dobrze. Kurde. Wiesz co i jak? Wyroś się! Dobra, daj mi wstać, będę jedna ty głupia. Powiedziałem, znikaj! Już się tu nie widzę! Co ty wyczyniasz? Odłóż to! Na co czekasz? Podaj, brbluchu, podaj! Zniszczko! Na niego! Tomator leży. Rasistwa nie jest, a? Padaj. Na niego! To musiało boleć! Nie dam się! Nie krać czas! Dalej! Pokaż mu! Na niego! Nie, kurwa, na niego! Bierz to! Ty jesteś ostatnim do odstrzału chyba. Nie, jeszcze jeden fan. Pirat. Dawaj, piracie, na tyle cię tylko stać. Potnę was na kawałki malutkie. Musiało boleć. Bierz go. Widzisz, co się dzieje, kiedy... Kurwa. Wiesz co i jak. Padłem. Ruchy. To było niezłe. No. Wszystkich czterech leży.
Rom, grog. A grog sobie muszę wystawić. Tajdejesz. Gdzie ja mam iść? Gdzie tego szukać? Chwileczkę. Co ty masz na sobie? To mój kapelusz. Szczęśliwy kapelusz. Już nie. Znalazłem go. Bo ja go zgubiłem. Żądam natychmiastowego zwrotu. Ile za niego dasz? Należy mi się znaleźć. Nie zapłacę za mój własny kapelusz. Oddaj go. Teraz jest mój. Więc walczmy o niego. Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Nie znasz kodeksu? Pirat nigdy nie odmawia udziału w dobrej walce. A walka o mój kapelusz jest dobra. A może Stalowobrody ma dowiedzieć się, jakim jesteś tchórzem? Dobra, walczymy. I to mi się podoba. Na co czekasz? Jeb! Chyba teraz pojedziemy na winie. To chyba będzie zaimponowanie z Stalem Brudowym. No. 150, wow. Wiesz co ja. I co, zaimponowałem mu? Ponoć walczyłeś z Morrisem. Dokładnie. Dałem mu w kość. To świetnie. Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? Nie pomyślę. Nie boisz się utknąć? Morrisem. Pamiętaj o rumie. Ach tak, i rum. Jak brzmi decyzja? Wciąż nie wystarcza, co? Będziemy tu jakiś czas. Zaskocz mnie, chłopcze. Ale czym cię zaskoczyć, koleś? Masakra jakaś. Mamy go czymś zaskoczyć. Lew but. To niby pokazuje? Nie pokazuje. Latarnia, duża brama. Tu może być ta plaża. Co chodzi w zadaniu? Na zachodniej plaży Antigua. To lusterko postaramy się znaleźć. Ile mamy? 2100, wow. Wytrzymałość. Cwaniactwo. Broń palna. Poskiwanie się muszkieterami, strzelbami, wiertyletami za każdym razem, gdy zwiększysz zawartość, zwiększysz również biegłości. Aby nauczyć się niektórych biegłości, wymagana jest posiadanie określonej wartości zdolności broń palna. Niech będzie. Wodu chyba na razie nie potrzebuje. Jakiś mix, pirat. Cześć, kochanie. Jestem Holly. Przystojniak z ciebie. Szukasz czegoś? Co sugerujesz, Holly? Mam sprecyzować. Musisz słyszeć wiele ciekawych rzeczy w swojej pracy. Musisz słyszeć wiele ciekawych rzeczy w swojej pracy. Pomiędzy językami? Może czasem. O czym możesz mi powiedzieć? Jest tyle rzeczy.
Ale co dokładnie? Wiesz coś o Stalowobrody? Może się opłaci. Nikt nie wykrzykiwał tego imienia, jeśli o to pytasz. Ale podobno jakiś czas temu dokonał napaści z innymi kapitanami. Niektórzy twierdzą, że został przez to przeklęty. Ale ludzie gadają różne rzeczy. Coś o kapitanach walczących między sobą o łup. Wiesz coś o skarbie? Rzuć kamieniem. Pewnie znajdziesz jakiś na wyspie. A Pete, który został przy skrzyni ze skarbem, nigdy już nie wrócił. Kim jest Pete? Piratem. A poza tym, Curtis wysłał go, żeby pilnował bramę. Ale on twierdził, że chce umieścić skarb w gardzieli. Dopiero po dłuższym czasie zorientowałam się, że chodziło mu o wąwóz. Wiesz, gdzie go ukrył? Mówił coś o dolinie w dżungli i o kamiennym nagrobku. Co precyzować? Kochany, chyba nic nie wiesz o kobietach, co? Mam ci pokazać? Powiesz mi, jak być bardziej przekonującym? Musisz mnie do tego przekonać. Nie ma nic. Tam nic nie ma. Strasznie ciekawe, gdzie to lusterko będzie. To może być interesujące. Obudził się, ponieważ kiedy nas pozostał, to pewnie brednia. To jest nasz quest. Łóżko, skrzynia. Jesteśmy tutaj. Na południu, jak się wyśpi chłopak. Teraz do góry. Ojej. I co z tym? Kurde, no nie mam pojęcia, nie? Dobra, to nic. Ja się będę z wami powoli żegnał. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, łapki w górę i na razie wszystkim.